Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ci, co śledzą kanał, wiedzą, że Mazda po raz drugi została zatankowana paliwem 9.8. Robimy eksperyment. Zatankowałem ją 3 dni temu chyba. No i mówiłem wam, że prawdopodobnie będzie to drugie i ostatnie tankowanie na 9.8, bo po prostu nie widzę żadnej różnicy. Natomiast słuchajcie, dzisiaj jakaś odmiana i nie wiem, o co chodzi. Żona zrobiła 77 km i zobaczcie, jakie spalanie. 7,3 przy klasycznej średniej prędkości, czyli 25 na godzinę. Czyli takie warunki jak zawsze. Natomiast słuchajcie, 7,3 to taki wynik ja widziałem na oponach całorocznych jeszcze wiosną, jak było cieplutko. Także jeszcze powiedzmy bez upałów, bez klimy i tak dalej. I na oleju A5. A teraz przecież jest zalany Orlen, na którym ewidentnie pali o jakieś 0,3 więcej. Czyli generalnie spodziewałem się spalania na poziomie 7, 8, 9, nawet właśnie 8,0, tak jak ostatnio. A tu nagle 7,3. Czy możliwe jest, słuchajcie, że na tamtym baku komputer musiał się przestawić te swoje mapy czy coś tam z 9.5 na 9.8? Ładnie się już przestawił i nagle zaczyna auto mniej palić? Nie wiem, ale powiem wam, że normalnie zgłupiałem. W życiu się nie spodziewałem takiego spalania, chyba że totalnie komputer przyświrował. Jak widać, po pasku wciąż jest niby full bak, no ale bez żadnej ściemy żona zrobiła 77 km. Dzięki, trzymajcie się.